Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Jednak wrócił do nas pan generał Bogusław Samol, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Równo 3 miesiące temu, dokładnie 90 dni temu, rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Panie generale, jak pan by podsumował te 3 miesiące? Ukraińcy dzielnie się bronią. Zawiodła polityka Stalina, przepraszam, zawsze Putina nazywam Stalinem. Chyba dużej różnicy między tymi dwoma obywatelami rosyjskimi nie ma. Więc zawiodła przede wszystkim strategia polityczna Putina, który określił cele polityczne dla sił zbrojnych, a ci wobec tego przygotowali strategię w okresie pierwszych dni inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Wydawało się, że jednak Ukraińcy nie podołają. Niemniej jednak Ukraińcy zdołali zaskoczyć Rosjan z silnym oporem. Teraz, jeżeli obserwujemy działania, generalnie cele polityczne prawdopodobnie Putina ograniczyły się tylko do utrzymania czy rozszerzenia swojego posiadania w Donbasie, a więc tutaj, jeżeli chodzi o obwód Ługański, jak również obwód Doński. Generalnie dzisiaj, ale w ogóle w tych dniach toczą się ciężkie boje na poziomie taktycznym z chęcią przez Rosjan okrążenia zgrupowania ukraińskiego, to jest w kierunku Iziuma, w kierunku Popasnej, gdzie zgrupowanie ukraińskie liczy około od 10 do 15 tysięcy żołnierzy. Sądzę, że Rosjanie nie zdołają ich pobić. Natomiast na kierunku południowym, jak Malitopol, Kachówka, Rosjanie przystąpili do obrony, mimo że starali się na początku, jeszcze kilka dni temu, rozszerzyć swoje posiadania, a więc zdobyć w pełne podporządkowanie obwód zaporoski. To im się nie udaje. W związku z tym ofensywa rosyjska straciła tempo i nie jest w stanie pokonać oporu Ukraińców. Zwłaszcza, że kilka dni temu prezydent Załański ogłosił stan sił zbrojnych Ukrainy liczący 700 tysięcy żołnierzy pod bronią. Oczywiście tu pytanie jest, jaką ilością Ukraińcy dysponują sprzętu ciężkiego, a więc samolotów, czołgów, artylerii, innego wyposażenia technicznego, aby skutecznie się przeciwstawiać dalej inwazji rosyjskiej. A jednocześnie też trzeba przypomnieć, że zarówno główny dowódca ukraińskiej sił zbrojnych, jak również prezydent Załański obaj deklarowali, że za około 2-3 miesięcy Ukraińcy rozpoczną wielką kontrofensywę. No zobaczymy, to będzie ten okres 2-3 miesięcy dany Ukraińcom na odtworzenie zdolności, zbudowanie potężnych zgrupowań uderzeniowych celem wyparcia Rosjan z Ukrainy. To już nie mówimy o tym, co stracili Ukraińcy w okresie po 24 lutego, ale prezydent Załański ogłasza chęć i wolę polityczną wyzwolenia praktycznie wszystkich obszarów Ukrainy, które były zajęte przez Rosjan w 2014 roku. Trzymajmy kciuki, żeby to się Ukraińcom udało. Wołodymyr Załański stwierdził ostatnio też, że rosyjskie wojska w Donbasie mają teraz 20 razy więcej sprzętu niż ukraińskie. To niepokojące na pewno informacje związane z przyszłością tego konfliktu. Oczywiście wielu ekspertów, dziennikarzy, ja sam uważam ostatnich 2 miesięcy, że ten konflikt, przynajmniej od miesiąca, że ten konflikt będzie się przeciągał. Ale ten czas Rosjanie też zaczęli nadrabiać, chociaż w zakresie uzupełnienia stanów osobowych, jak również wysyłania ciężkiego sprzętu do jednostek, które w tej chwili prowadzą działania wojenne na terytorium Ukrainy. Jak wielkie te jednostki są, my o tym nie wiemy. Ja często powtarzam, że ta wojna pokazuje, w jaki sposób silnym państwem jest Rosja. I też zadajemy sobie pytanie, czy to nie jest kolos na glinianych nogach, czy to w sumie państwo, bo może faktycznie jest to silne państwo w zakresie możliwości swoich na przyszłość, jeśli chodzi o długotrwałe wojny, ale czy przywództwo polityczne, przywództwo wojskowe stoi na wysokości zadania? Jak dotychczas uważam, że nie. Być może zmieniają strategię, przede wszystkim zmieniają cele polityczne. No właśnie, jaka jest ta strategia? Bo sekretarz obrony USA Lloyd Austin mówi wczoraj, że ogólna strategia prezydenta Rosji Władimira Putina wobec Ukrainy jest
jest nieznana, że to jest wielki, wielki znak zapytania, że tutaj no mało co możemy przewidzieć i to jest też bardzo niepokojące. Oczywiście, że tak. Na początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, gdzie były wykonywane uderzenia w kierunku Kijowa, tutaj z kierunku w głąb Ukrainy na zachód, z kierunku Doniecka, Ługańska, jednocześnie z Krymu na północ, wydawałoby się, że Rosjanie dążą do opanowania przynajmniej części terytorium Ukrainy, a więc na wschód od Dniepru. I to był cel, być może jaka pierwsza faza operacji wojennych, a następnie później przejście do kolejnych operacji, przeciągając oczywiście podporządkowania całej Ukrainy. Ale tu też trzeba pamiętać o tym i to, co było wiele razy powtarzane, że Rosjanie nie docenili przede wszystkim oporu, a przede wszystkim morale narodu ukraińskiego, a przede wszystkim, znowu powiem, a przede wszystkim przywództwa politycznego reprezentowanego przez prezydenta, ale przez cały rząd. Przecież widzimy od początku inwazji struktury państwowe państwa ukraińskiego funkcjonowały i funkcjonują do tej pory, a więc Rosjanie to zlekceważyli. I drugi, mi się wydaje, taki bardzo zasadniczy punkt polityczny i wojskowy. Rosjanie, wybierając się na wojnę, nie spełnili wymogów sztuki wojennej, a więc przygotowując ugrupowania wojenne. Tutaj potwierdzili sami Ukraińcy kilka tygodni temu, że mają do czynienia z 10 armiami rosyjskimi. Te armie nie były wystarczająco ukompletowane stanem osobowym, jak również sprzętem. Często ten sprzęt był stary, jak żeśmy widzieli na reportażach dziennikarskich. I to po prostu ta strategia, mimo że miała znamiona dobrej strategii, ale sposób jej realizacji, a więc przede wszystkim rozpoczęcia wojny, a później kontynuowania, no daleko odbiegał od tego, co można było oceniać. I dzisiaj, kiedy my zastanawiamy się na strategię Putina, Putin na razie musi ograniczać swoje cele polityczne. W moim przekonaniu w tej chwili Rosja, atakując ukraińskie miasta, infrastruktury, drepcze w miejscu. No tutaj małe ma postępy w obwodzie donieckim. Tak jak powiedziałem, starali się rozszerzyć tutaj swoje zdobycze w kierunku Melitopola. Jednak to się nie udaje. I tak jak pani redaktor zauważyła, w sytuacji, kiedy pojawiają się nowe jednostki, ciężki sprzęt, być może tutaj może to przesada, bo na pewno te jednostki ciężkie, nowoczesnego sprzętu są pojedyncze, kierowane też i do prób w czasie wojennych. Ale czas pokaże, w jaki sposób jest Rosja silna, jeżeli chodzi o zaplecze gospodarcze. W tym wypadku mówimy przemysł zbrojeniowy, bo też trzeba powiedzieć o tym i pamiętać, że kraje zachodnie w wyniku restrykcji nie dostarczają nowoczesnych komponentów, nowoczesnych technologii do modernizacji sprzętu rosyjskiego, przede wszystkim czołgów, jak również innych systemów walki. To w tej chwili ogranicza znacznie możliwości rosyjskie, jeżeli chodzi o zdolności operacyjne. No i cały czas się zastanawiamy nad Białorusią, nad wykorzystaniem właśnie Białorusi, panie generale. To docierają do nas takie informacje z tych ostatnich 24 godzin, że nadal istnieje ta groźba dalszego wykorzystania terytorium Białorusi i Naddniestrza właśnie do uderzenia na Ukrainę, a przejawia się to między innymi w tym, że wojska rosyjskie rozmieszczają systemy rakiet operacyjno-taktycznych Iskander-M na Białorusi, 50 kilometrów od granicy z Ukrainą, wzmacniają pozycję w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskiej, to tutaj teraz mogą przenieść się walki. Czy to jest teraz ten moment, że Białoruś będzie bardziej zaangażowana w ten konflikt? Białoruś jest od początku zaangażowana w ten konflikt. To jeszcze mocniej zaangażowana. Teraz może być, ale mocniej, być może, ale pani redaktor, tutaj mamy do czynienia z rozmieszczeniem jednostek rakietowych, które będą wykonywały uderzenia tutaj na obiekty położone na zachodniej Ukrainie w kierunku południowym, a więc tutaj są wzmacniane zdolności uderzeniowe wojsk Federacji Rosyjskiej. Natomiast nie sądzę, żeby Białoruś użyła swoich wojsk, czy oddała do dyspozycji swoich wojsk, chociaż na początku takie wrażenie było, a więc w pierwszych tygodniach konfliktu na przełomie lutego-marca. Nie doszło do tego. Ja sądzę, że Łukaszenka nauczył się grać politycznie z Rosją i wtedy by uderzył, kiedy Rosja miała pełny sukces. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że Łukaszenka musi spoglądać na zachód. Również kilka razy to robił. To była Oldwicz,
ta inicjatywa wschodnia, czy jak my tam ją politycy różnie nazywają, być może będzie liczył na to, że w przyszłości, kiedy dojdzie do zamrożenia konfliktu albo za jego zaprzestania, będzie na nowo chciał wypłynąć. Też trzeba mieć na uwadze to, że jest opór wewnętrzny w państwie białoruskim. Po wydarzeniach, dwa lata temu, Białorusini zaczęli myśleć o tym, aby stać się państwem niepodległym i demokratycznym. Jak wielki ten jest opór wewnętrzny, my nie wiemy. Natomiast na pewno musi brać Łukaszenka to pod uwagę. Natomiast chciałbym jeszcze dodać ostatnie zdanie, kiedy u nas odbywało się ćwiczenie wielkie, ćwiczenie natowskie. Białoruś demonstrowała swoje siły militarne, wysyłając w pobliżu granicy. To jest retoryka Łukaszenki wobec narodu białoruskiego, który cały czas twierdzi, że jest zagrożona Białoruś, w związku z czym chce mobilizować społeczeństwo do rzekomego odparcia ataku z kierunku Polski, czy to samej Polski, czy nawet Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pamiętajmy też, że propaganda rosyjska cały czas oskarża Polskę o chęć, aby uderzenia czy zajęcia części terytorium zachodniej Ukrainy, co wiemy, że jest doskonale, to jest nieprawda. Ale trzeba się liczyć z taką wojną propagandową tutaj. Natomiast wracając jeszcze do podsumowania tego wątku białoruskiego, na pewno terytorium będzie wykorzystywane przez systemy rakietowe, nawet do startów z lotnisk białoruskich, przez lotnictwo rosyjskie, jeżeli jeszcze ono wystarczająco istnieje. Na pewno będą wykorzystywane te obszary Białorusi przygraniczne do wykonywania uderzeń rakietowych, a więc bezpiecznego rozmieszczania środków rakietowych na terytorium Białorusi, bo zdają sobie sprawę zarówno Rosjanie, jak i Białorusini, że Ukraina prawdopodobnie nie odważy się wykonać uderzenia na cele na terytorium Białorusi. To jest inna polityka. I ostatnie pytanie, panie generale. Teraz odzyskanie Krymu doprowadzi do setek tysięcy zabitych żołnierzy, mówi prezydent Ukrainy. To była odpowiedź na pytanie, czy zwrot Krymu okupowanego przez Rosję jest dla Ukrainy realny. Rozumiem, że z tych słów i z analizy też pana generała wynika, że jednak Krym jest już terytorium nie do odzyskania albo nie do odzyskania na ten moment. Więc trudno tu powiedzieć. Przede wszystkim znowu wrócę do zagadnienia związanego z jaki sposób Rosjanie są w stanie otworzyć swój potencjał militarny przeciwko Ukraińcom i vice versa po stronie ukraińskiej. A czy oni odtwarzają ten potencjał militarny, Rosjanie? Tutaj ciekawe pytanie. W jaki sposób to odtwarzają? Bo przecież mobilizacji tej ogólnej, mobilizacji nie ogłosili. Tak, mają to tak zwaną rezerwę aktywną i prawdopodobnie z aktywnej rezerwy uzupełniają straty. I to jest ciekawe, że nie decydują się na ogłoszenie mobilizacji zgrupowania dużych jednostek uderzeniowych. Tylko że należy pamiętać, że po ogłoszeniu mobilizacji to około potrzeba kilkunastu miesięcy, co najmniej jednego roku, aby jednostki wyposażyć, zgrać szkoleniowo, prawda? Począwszy od pojedynczego żołnierza, skończywszy aż na wysokich sztabach typu armii, zgrupowań armijnych, zakresy zgrania stanowisk dowodzenia. To nie jest taka prosta sprawa. To jest Rosjanie być może starają się jak najwięcej uzyskać w tej chwili, w tej wojnie. Natomiast trudno jest powiedzieć, co się dzieje na terytorium Rosji w tej chwili. Bo tak na dobrą sprawę nie ma żadnych komunikatów ze strony amerykańskiej, czy bardziej ze strony mediów. W jaki sposób, czy w ogóle Rosja prowadzi mobilizację chociażby tą aktywnej rezerwy, czy odtwarza jednostki, czy prowadzi ćwiczenia. To jest wielki znak zapytania. I wracając do tego pytania, czy stwierdzenia pani redaktor, która mówiła o wielkich stratach na Krymie, trzeba się z tym liczyć, że jeżeli zdecyduje się Ukraina na uderzenie i wyzwolenie Krymu i jego odzyskanie, zresztą to jest zapisane w Konstytucji i w obowiązkach prezydenta Ukrainy, to prezydent musi taką wolę deklarować. Natomiast w zależności, jak wielkie będzie wsparcie Zachodu, w zakresie wyposażenia w ciężki sprzęt, zapasy i tak dalej, a więc środki materiałowe sił zbrojnych Ukrainy, będziemy to widzieli za kilka miesięcy. No, powtarzam jeszcze raz, prezydent Zełenski i dowódca naczelnych sił zbrojnych Ukrainy zapowiadają na przełomie czerwca, lipca, więc za dwa miesiące, wielką kontrofensywę sił zbrojnych Ukrainy wobec Rosjan. Zobaczymy, czy faktycznie Ukraińcy będą w stanie to wykonać. A mówił o tym pan generał Broni Bogusław Samol, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie generale. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.